Zacznijmy w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech ta piosenka nas wprowadzi w obecność naszego Pana. Ani aniołowie, potęgi niebieskie, teraźniejszość, przyszłość, moce, ani wysokość i głębokość, stworzenie też nic nie rozdzieli nas. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, potęgi niebieskie, teraźniejszość, przyszłość, moce, ani wysokość i głębokość, stworzenie też nic nie rozdzieli. Dzieli nas od miłości Twojej, Panie. Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej, Panie. Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej, Panie. Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej, Panie. Boże Ojcze, wspaniały, wspaniały jesteś. Ja, Panie, tu przychodzę dzisiaj taka, jaka jestem. Oddaję Ci, Panie, wszystko. Cały ten dzień, wszystkie te przeżycia, które dzisiaj miałam. I te dobre, i te złe. Panie, ja to zanurzam w Twojej obecności. W Twoim majestacie, Panie. Bo ja wiem, że nic mnie nie oddzieli od Twojej obecności. Że Twoja obecność, Panie, mnie przyciąga. Że Twoja osoba, Panie, jest dla mnie czymś najważniejszym. Ja, Panie, Ci oddaję każde serce, które tutaj stoi. Każdą osobę. Ja, Panie, Cię zapraszam do każdego serca. Panie, zanurzam każdego brata i siostrę w Twojej obecności. Panie, przenikaj serca. Przenikaj serca i pozwól się spotkać z Tobą. Niech każdy kłopot, który dzisiaj był przeżyty, niech, Panie, stanie się odległy. Panie, żebyś to Ty w tej chwili był na pierwszym miejscu w naszych sercach. Żeby nic nas nie oddzieliło od Ciebie. Zapraszam Cię, Boże. Zapraszam Cię, Święty. Zapraszam Cię, Boże Najwyższy, Królu Izraela. Ja Cię zapraszam do tej wspólnoty, do tej modlitwy. Ja Cię, Boże Izraela, zapraszam. Boże Prawdziwy, zapraszam Cię. Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej, Panie. Jestem tego pewien, nie oddzieli nas od miłości Twojej, Panie. Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej, Panie. Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej, Panie. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, potęgi niebieskie, teraźniejszość, przyszłość, moce, ani wysokość i głębokość, stworzenie też nic nie oddzieli nas. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, potęgi niebieskie, teraźniejszość, przyszłość, moce, ani wysokość i głębokość, stworzenie też nic nie oddzieli nas. Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej, Panie.
oddzieli nas od miłości Twojej, Panie. Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej, Panie. Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej, Panie. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, potęgi niebieskie, teraźniejszość, przyszłość, moce, ani wysokość i głębokość, stworzenie też nic nie oddzieli nas. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, potęgi niebieskie, teraźniejszość, przyszłość, moce, ani wysokość i głębokość, stworzenie też nic nie oddzieli nas. Panie, Twoja miłość jest w Twoim słowie, które mówisz do mnie. Twoja miłość jest w Twoim spojrzeniu. Twoja miłość jest w tym, jak do mnie mówisz, jak wzywasz mnie każdego dnia. Panie, wiem, że nic mnie nie oddzieli od Twojego słowa, od tego wszystkiego, co mówisz o mnie, od tego, jak Ty mnie widzisz, Panie. Chcę słyszeć Twój głos, chcę się otworzyć na to, co Ty chcesz do mnie powiedzieć dzisiaj, jak Ty chcesz się ze mną spotkać tutaj, teraz, w tej wspólnocie, w tej modlitwie. Chcę być takim krzewem, chcę być drzewem, które poi się wodą życia, które poi się wodą, która pochodzi z Twoich ust, które poi się prawdą, którą Ty mi objawiasz. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że mnie tu przyprowadziłeś, aby słowo, które Ty chcesz dzisiaj do mnie powiedzieć, które chcesz wypowiedzieć nade mną, które chcesz, aby wypełniło moje życie, wypełniło moje ciało. Dziękuję Ci, Duchu Święty, właśnie, że Ty chcesz dzisiaj działać w moim życiu, chcesz pokazać swoją moc, chcesz, abym był przemieniony, abym był odżywiony Twoim słowem i pragnę się teraz właśnie otworzyć na Twoje działanie. Pragnę zapuścić korzenie właśnie w Tobie, w Twoim Słowie, Duchu Święty, w Twoim Słowie, Panie. Pragnę zapuścić korzenie, aby odżywiać się tym, czego potrzebuję, aby odżywiać się tym, co dzisiaj jest dla mnie wodą życia. Duchu Święty, chcę się zanurzyć w Twoim Słowie. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź do nas. Alla nasi, alla nasi, alla nasi, alla nasi, alla nasi, alla nasi, alla nasi. Duchu Święty, nie mogę się oddzielić od Twojego słowa, od Twojego wezwania, od Twojego powiewu, Twojego ognia też, który wypala to, co nie jest święte. Duchu Święty, wypal to, co gdzieś oddziela nas mentalnie od tego miejsca, od tego spotkania, Duchu Święty. Przyjdź i wypal to, co nie pozwala nam wejść właśnie w tą modlitwę, coś, co nie pozwala nam, aby przeżyć to spotkanie jako spotkanie z Tobą, z Twoim Słowem, z Twoją mocą. Przyjdź, Duchu Święty. Alla nasi, 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 alla nasi. Przyjdź, Duchu Święty. Chcę wołać jak dziecko, chcę być dzieckiem, które mówi do swojego ojca: tatusiu, chcę się spotkać z Tobą, kocham Cię, potrzebuję Twojej miłości. Pragnę jak dziecko mówić do Ciebie, Duchu Święty, że chcę się otworzyć na Twoje działanie, w swojej prostocie, w swoim dzieciństwie. Alla nasi, alla nasi, alla nasi, alla nasi, alla nasi, alla nasi, alla dzieli nas od miłości Twojej, Panie. Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej, Panie. Jestem tego
miłości Twojej, Panie. Jezu Chryste, pragnę Ci dziękować za to wszystko, co dajesz, co nam pozwalasz doświadczać. I ta świadomość Twojego Ducha, Panie, który z nami nieustannie jest, który przenika nasze serca i który nas nie opuszcza. Panie, pragnę stawać w Twojej świętej obecności, w Twojej najpiękniejszej obecności, w Twoim stworzeniu, Panie, które Ty dajesz nam, które nam pokazujesz. Moje serce pragnie krzyczeć, Panie, że jesteś Bogiem najwyższym, że jesteś Bogiem jedynym, że dajesz nam Ducha, który burzy wszelkie schematy. Moje serce pragnie krzyczeć, Panie, i dziękować Ci. Pragnę, Panie, uniżać się przed Tobą. Pragnę Ci, Panie, dziękować z całego serca za to, co dajesz, jak potrafisz zmienić życie, jak nas tu przyciągasz, żebyśmy się jednoczyli, jak łączysz nasze serca, jak dajesz nam pokój do serca, jak dajesz wszystko, żebyśmy, Panie, żyli, żebyśmy odczuwali Twoją świętość, żebyśmy spotykali się z Tobą, Panie, jak nas karmisz swoim chlebem, jak chcesz nam dać siebie każdego dnia, jak pozwalasz, żeby nas nic nie ograniczało. Panie, pragnę trwać przy Tobie. Pragnę, Panie, śpiewać Ci. Pragnę, Panie, skakać dla Ciebie. Panie, pragnę tańczyć z radości, bo Ty jesteś, bo mam Ciebie, bo dajesz mi wszystko to, co najpiękniejsze, bo Ty jesteś Bogiem wspaniałym, Bogiem najwyższym. El Shaddar, Panie, El Shaddar. Pragnę Twoją świętość, Twoją jedyną świętość, którą tylko Ty możesz dać. Twojego Ducha, Panie, zapraszam. Zapraszam Twojego Ducha, niech tu wieje. Niech zanurza nas w ogniu. Przyjdź, Duchu ogniu, przyjdź, Duchu powiewie. Przyjdź, Duchu, w delikatności, tak jak Ty tego chcesz. Przenikaj nasze serca. Zanurzaj nas w swojej obecności, tak żebyśmy mogli być przy Tobie, tylko przy Tobie. Panie, nie przy naszym, nie przy naszych problemach, tylko w Twoim świętym Duchu. Panie, błogosławię Cię i uwielbiam, wywyższam i pragnę krzyczeć Amen, Alleluja, bo Ty jesteś najwyższy. Panie, dziękuję Ci i błogosławię. Dzięki Ci, Boże, dzięki Ci, Jezusie, dzięki Ci, Trójco Święta. Dziękuję. Amen. Jezu, jestem umiłowany Twój. To, co Ty myślisz i to, co czujesz, chcę wiedzieć dziś. Jezu, jestem umiłowany Twój. To, co Ty myślisz i to, co czujesz, chcę wiedzieć dziś. Bo ja gorliwie szukam Cię, gorliwie szukam Cię, pragnę serce Twe znać. Bo ja gorliwie szukam Cię, gorliwie szukam Cię, pragnę serce Twe znać. Jezu, jestem umiłowany. To, co Ty myślisz i to, co czujesz, chcę wiedzieć dziś. Jezu, jestem umiłowany Twój. To, co Ty myślisz i to, co czujesz, chcę wiedzieć dziś. Bo ja gorliwie szukam Cię, gorliwie szukam Cię, pragnę serce Twe znać.
gorliwie szukam Cię, gorliwie szukam Cię, pragnę serce Twe znać. O ja gorliwie szukam Cię, gorliwie szukam Cię, pragnę serce Twe znać. Bo ja gorliwie szukam Cię, gorliwie szukam Cię, pragnę serce Twe znać. Boże, Ty odbiłeś swoje piękne oblicze w moim ciele, w ciele mojej siostry, w ciele mojego brata. I daj mi dzisiaj lepiej poznać Ciebie, poznać Twoje serce, poznać Twoje piękno, poznać, jakim Ty jesteś. Daj mi zobaczyć odbicie Twojego piękna we mnie, w moim ciele, w tym, jak zostałem stworzony na Twoje piękno, na Twoje odbicie i jak odbiłeś swoją chwałę we mnie, jak odbiłeś piękno Trójcy Świętej w naszej seksualności, w naszym ciele, w naszym tym wszystkim, co jest też widzialne właśnie, co możemy na co dzień zobaczyć, Panie. Daj nam dzisiaj to dostrzec. Duchu Święty, przyjdź właśnie, otwórz nasze oczy, otwórz moje oczy, otwórz moje uszy, abym usłyszał i zobaczył to, czego być może do dzisiaj nie potrafiłem zobaczyć. Przez to, jak objawiłeś się właśnie tutaj na ziemi, przez odbicie w naszym ciele. Też poprosimy głoszących tutaj na środek, aby pomodlić się jeszcze za nich, nad Konradem, nad Madzią. Święty, udziel im wszelkich darów, wszelkich łask na ten czas głoszenia. Prosimy Cię, Duchu Święty, aby to głoszenie było Twoim słowem. Duchu Święty, przyjdź z Twoim natchnieniem, przyjdź z Twoim entuzjazmem w głoszeniu, przyjdź z Twoją radością, przyjdź, zabierz jakikolwiek lęk, jeśli on jest, i przyjdź i też udziel tego potwierdzenia, że Ty, Duchu Święty, spocząłeś na nich, jesteś z nimi i prowadzisz ich w tym głoszeniu. Amen. Witam Was wszystkich, witamy. Na początek chciałabym, abyśmy obejrzeli taki krótki filmik. Wpadliśmy z Konradem na taki pomysł, żeby odnośnie tematu zapytać różnych ludzi o to, czym, po co nam jest ciało. O tyle to jest ciekawe, że przynajmniej z mojej strony Konrad nagrał takie bliskie sobie osoby, a ja po prostu wysłałam na Facebooku wiadomość do ludzi, no, że czy chcielibyś sami siebie nagrać i po prostu powiedzieć coś na ten temat. Więc to są takie bardzo szczere wypowiedzi, no bo nikogo naokoło nich nie ma, ja też nie stoję, nie wymagam od nich czegoś konkretnego, tylko zależało mi na tym, żeby te odpowiedzi były takie też bardzo autentyczne. I też chciałabym, żebyśmy podeszli do tego w taki sposób nie oceniający, czy one są dobre, czy są złe, tylko wzięli je jako taką, jak to się mówi, taki skarb, z którego możemy zaczerpnąć. Po co nam ciało? Jest takie powiedzenie, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Ja myślę, że możemy to powiedzenie też odwrócić w ten sposób, że przez obserwację naszego ciała, tego, co się dzieje z naszym ciałem, możemy uświadomić sobie to, co dzieje się z naszym duchem, z naszą psychiką. Teraz porozumiewać się z innymi ludźmi, być dla nich dobrymi albo złymi. Po co mamy ciało? Ciało to taki odbiornik dla duszy, dla energii, która w nas jest. Przez ciało może się wyrażać, istnieć. Przez ciało może kochać innych. Żeby móc wyrażać swoją duszę, żeby móc żyć pełnią życia, żeby tworzyć i rozwijać siebie i świat, no i dla jedzonka. Dzięki właśnie ciele
Możesz później się rozmnażać i dać te swoje doświadczenia dalej swojemu dziecku poprzez cud rozmnożenia. Pozwala nam na przykład wyrzucić nasze emocje albo je pokazać. Radość, czasami smutek. Trudne pytanie. Ciało to taki odbiornik tutaj na Ziemi, przez ten nasz krótki pobyt tutaj, ziemski. To takie opakowanie, mogłabym powiedzieć, ale o które trzeba dbać. Jestem Kasia i wyglądam właśnie tak, czyli moje ciało to ja, ale widzę też tutaj taką głębszą myśl, że moje ciało jest takim narzędziem dla duszy, jest połączone z duszą i jest też takim narzędziem do tego, żebym mogła właśnie tutaj działać i ewangelizować we wspólnocie. No do życia. Do funkcjonowania. To jest nośnik naszych organów. Według mnie ciało mamy po to, żeby ukazywać na zewnątrz jakieś swoje emocje, uczucia, żeby też coś robić, pracować. Szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym i uważam, że zastanawianie się nad tym jest kompletnie bez sensu, bo i tak nie dojdziemy nigdy do odpowiedzi na to pytanie. Musielibyśmy wejść bardzo taki trochę świat metafizyki. Myślę, że ciało mamy po to, żeby fizycznie móc uczestniczyć w życiu, żeby móc się dzielić z innymi, żeby móc przebywać z innymi. Ja jako kobieta mam ciało po to, żeby móc rodzić dzieci, żeby móc się nimi fizycznie opiekować. Żeby go używać. A do czego? Do różnych rzeczy, na przykład do sportów. Po to, żeby czuć przyjemność, w ogóle żeby odczuwać. Bez ciała nie doznalibyśmy, nie bylibyśmy w stanie odczuć fizycznego bólu, fizycznej przyjemności. Żeby chodzić, pisać i dobrze funkcjonować. Ciało jest po to, żeby uwielbiać. Chwała Panu, wszyscy ludzie. Ciało mamy po to, żeby odczuwać, żeby odbierać bodźce z otoczenia i móc odpowiednio na nie zareagować. Wydaje mi się, dla mnie ciało to jest tak jakby trochę kwintesencja tego, co mamy w duszy. Po co mamy ciało? Żeby wyrazić swoją duszę, dla mnie. Wyraża całą mnie, to jaka jestem, to co kocham robić. Chociaż często pozornie ludzie oceniają właśnie po tym, jak się wygląda. To tak naprawdę najważniejsze jest to, co ma się tu w środku. Ciało jest na pewno świątynią, dzisiaj to wiem. Chociaż kiedyś tak nie było. No, ciało dla mnie jest wyrażeniem duszy po prostu w świecie materialnym. Ciało jest rzeczą materialną, czyli tak jakby dzięki ciału mogę wyrazić to, co mam w duszy. Po co nam ciało? Do przechowywania duszy, a czy jest dla mnie ważne? Na pewno, to moje najważniejsze narzędzie. Także to były szczere wypowiedzi. Przyznam się, że na początku właściwie pierwsze co to pozbierałam te materiały na te filmiki. Kiedy je potem odsłuchałam i porównałam z treściami, które mamy też w konferencji, to bardzo się nakładają. To jest dla mnie w ogóle takie niesamowite, że też dużo osób, bo ja w ogóle wysłałam chyba do 50 osób, nie? To są osoby, które mi odpowiedziały. Były też osoby, które odpowiedziały, że nie, bo to jest dla nich za trudne, zbyt filozoficzne. Ktoś powiedział, że nie, bo wydaje się, że skoro ja o to pytam, to na pewno oczekuję jakiejś duchowej odpowiedzi, a ta osoba się nie czuje. Ale też osoby, które się nagrały, dziękowały mi za to, że im zadałam to pytanie, bo mogły się nad tym zastanowić. I dla mnie to jest w ogóle ciekawe, że kiedy człowiek się nad tym zastanawia, to też Bóg do niego mówi, nie? Po co to ciało mamy, że to jest w nas głęboko zapisane. I katechizm Kościoła katolickiego mówi nam, że nie wolno więc człowiekowi gardzić życiem ciała, lecz przeciwnie, powinien on uważać swoje ciało
jako przez Boga stworzone i mające być wskrzeszone w dniu ostatecznym za dobre i godne szacunku. I to jest coś, co mnie bardzo osobiście dotyka, no bo wiem, że ciało nie jest tylko po to, żeby mi było posługiwało tutaj w tym świecie, tylko ciało jest czymś dużo większym, bo będzie nam potrzebne też po śmierci, kiedy zmartwychwstaniemy z ciałem. I Pan Bóg uczyni to nasze ciało wiecznym, ono będzie trwało wiecznie. Też w Księdze Rodzaju czytamy, że Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrze tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Czyli to Pan Bóg nas zaplanował i nas ulepił, tak jak rzeźbiarz rzeźbę, zrobił z nas coś takiego i potem tchnął ducha, który sprawił, że nasze ciało ożyło, że stało się żywe. I też kiedy kręciłam ten filmik, to też trochę tutaj było widać i też niektóre osoby to mówiły, że mamy też język ciała, który wyraża to, kim jesteśmy. Ja też patrząc na tych ludzi, no jakby mogłam się trochę domyśleć, co oni chcą przekazać, też przez to, w jaki sposób to mówili. Język ciała też jest bardzo ważny, bo on nam pokazuje czasem nawet głębiej to, co mamy w sobie zapisane. Czasem w słowach nie potrafimy czegoś powiedzieć, albo nawet czasem, kiedy kłamiemy, to tak naprawdę ciało mówi nam prawdę i pokazuje nam to, jacy jesteśmy. Dwie spośród moich znajomych w ostatnich 2 latach zdecydowały się przejść taką prawdziwą, zorganizowaną przez profesjonalistów metamorfozę. Taką metamorfozę zorganizowaną przez fryzjerkę z użyciem, przepraszam, przy pomocy kosmetyczki krawcowej, dietetyka, pewnego znanego w Cieszynie instruktora tańca, nie był to szaman. I obie panie po tych metamorfozach są śliczne, chociaż zawsze uważałem, że są bardzo, bardzo ładnymi kobietami. Jedna pani trochę po 30, mówiąc wprost otyła, druga pani po 40, odrobinkę zaniedbana przez czas, przez pracę, przez poświęcenie dla domu. Gdybyśmy się postarali, to chyba obie te panie znajdziemy na Facebooku. Pomyśl teraz proszę przez chwilę. Jaki masz stosunek do własnego ciała? Wielu z nas nie akceptuje swojej cielesności. Dlaczego tak jest? W 3 rozdziale listu do Filipian czytamy: chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś inny mniema, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej, obrzezany w 8. dniu, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości religijnej, przepraszam, legalnej, stałem się bez zarzutu. Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzłem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim. Ciało jest tutaj, ale nie tylko tutaj, takim zapisem dziejów człowieka. To tak jak w obrazach zmartwychwstania, głównie z udziałem Tomasza. Zmartwychwstały pokazuje nam w swoim przemienionym ciele swoje chwalebne rany. Czemu? No bo te wydarzenia męki i śmierci to najważniejsze wydarzenia z jego życia, z jego historii w świecie. Ta cielesność jest ważna, bo chociaż ona często jest poraniona, ta nasza cielesność, i to te wydarzenia z życia w nas pozostają. To jest coś, co będzie w przyszłości naszą chlubą. Tym, co z pogodą możemy zaakceptować jako coś, co po nas pozostanie. Właśnie tak jak te rany zmartwychwstałego Chrystusa. Zapomniałem jeszcze dodać, że te obie panie, o których wspominałem, które przeszły metamorfozę,
mówię zupełnie poważnie, oczekują już na rozwód, są już po pierwszych rozprawach. Nie chcę przez to powiedzieć, że ta dbałość i ta metamorfoza ogólnie rzecz ujmując jest czymś złym. Ale z całą pewnością te sprawy zaszły za daleko. Ktoś utracił nad nimi kontrolę. Czy można powiedzieć, że to, że one zadbały o siebie, to coś złego? No nie, no ale trzeba się zastanowić, czy nadmierne skupianie się na swoim wyglądzie, to, co powiem teraz oczywistą oczywistość, ale powtórzmy, że to, co widzimy w reklamach, w internecie, w najróżniejszych filmach i telewizji, to przecież nie zawsze przedstawia osobę o idealnej sylwetce, idealnej twarzy. Przecież wtedy oddajemy się tak naprawdę w ręce kreatorów mody, tak zwanych twórców wizerunku, speców, którzy im służą, tak, marketingowców posługujących się Photoshopem, i ci ludzie, oni stwierdzają, tak, co jest w świecie piękne, jakie ciało jest ładne, które nie. No bo przecież gdybyśmy teraz podeszli z mikrofonem do którejkolwiek z ławek i zapytali, a co zmieniłbyś, co zmieniłabyś w swoim ciele? Pewnie byśmy słyszeli, że ty dodałbyś może, ująłbyś może parę kilogramów, ty dodałabyś może parę centymetrów do swojego wzrostu. Ja ująłbym trochę z pasa, przerzucił, jak to mówi mój synek, na bicki. No, coś bym z tym zrobił, nie? No, stąd też pewnie to, z czym spotykamy się w Cieszynie ostatnio, bardzo popularny rozkwit wyrastających jak grzyby po deszczu klubów fitnessowych. No, czy one są złe? Nie, no korzystamy z nich, nie? Ja z nich korzystam, wiem, że Kasia z nich korzysta albo korzystała. Żonę od Tomka kiedyś spotkałem na pilatesie, Tomka nie, to była środa rano, dziwna pora. Ale wiemy, że spotykamy tam też takich bardzo męskich, wielkich chłopów, takich bardzo wielkich chłopów, no, których ja zawsze jakoś nie wiem czemu przepuszczam w drzwiach. No i teraz to dalej, no, dbają o siebie, no dbają, tyle tylko, że zauważamy jakieś ryzyko, że tego typu osoby w swoich zachowaniach mogą się zagalopować, tak? No, mogą żyć w przekonaniu, że ich ciało jest wręcz jakąś świątynią, jakimś bogiem. No to jest fasada, nie? To jest fasada jak jakiejś, nie wiem, wykładanej złotem i marmurami świątyni, no, innej od tej franciszkańskiej. Ale w której, nie wiem, no Pan Bóg miałby być bliżej człowieka, miałby bardziej wysłuchiwać jego modlitw, miałby być bardziej zadowolony z tego, że w takim miejscu może się z człowiekiem spotykać. Co nas, co mnie, ciebie, tych, te osoby, które być może przesadnie dbają o swoje ciało, do tego pcha? No wiemy, bo to odpowiedź jest bardzo prosta. Brak samoakceptacji. Coś, co wynika może z zaniżonej samooceny, z tego, że boimy się odrzucenia, z tego, że boimy się, że będziemy gorzej postrzegani przez najbliższych, przez środowisko. I pomimo tego, że absolutnie wiem, i ty też to wiesz, za świętym Pawłem, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, no to jednak mamy z tym problem. I my dorośli o tym wiemy, ale co najbardziej niepokojące, to obserwujemy to już wśród małych dzieci i młodzieży. No, no, no przykład tego mojego 13-latka, który przychodzi i ubolewa, że po 5 latach porzucił treningi pływackie. Bardzo wyczynowo pływał, mogę się pochwalić, że był zawsze w pierwszej dziesiątce na Śląsku. No rewelacyjna sprawa, no chłopak jednak stwierdził, że nie będzie już pływał. I czemu on żałuje, czemu on narzeka, chciałby wrócić do pływania, bo co? Ma 13 lat. Bo nie widać na jego brzuchu już sześciopaka. I twierdzi, że grubnie. Jest mojego wzrostu i waży 40 kg. No coś tu jest nie tak. W Ewangelii Świętego Jana czytamy w pierwszym rozdziale, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. To jest
taki cytat, który kiedyś bardzo mnie dotknął. To było wiele lat temu. Tak po prostu mnie uderzył i jakby Bóg uświadomił mi, o co w tym chodzi. I to było na święta Bożego Narodzenia. Przygotowywałam kartkę dla mojej mamy, bo byłam za granicą. I sobie myślałam, co zrobić na tą kartkę. No i tak na Boże Narodzenie, no, słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. No i nagle tak do mnie dotarło, że faktycznie, że Bóg stał się ciałem, że On zamieszkał między nami. I potem sobie tak myślę, no ale jakby to narysować, nie, na tej kartce. I dostałam taki obraz hostii, małej hostii w żłóbku. I zrobiłam właśnie żłóbek, tą hostię. I strasznie mnie to dotknęło, bo jeszcze bardziej sobie uświadomiłam, że Pan Jezus w hostii ukryty jest żywy, prawdziwy, jest ciałem, które mieszka między nami, które jest tutaj obecne. Ale też, że stał się ciałem po to, żeby być bliżej nas, żeby wejść z nami w relacje, żeby być bliżej człowieka. Mam tutaj książkę takiej pani Wandy Pułtawskiej. I też bardzo mnie dotknęło fragment, który przeczytam. Stworzył Pan Bóg Adama i Ewę i koniec. I nic więcej sam nie stwarza. Nie rozumieją ludzie, że fakt, że są stworzeni przez Boga, cieleśni, jest równocześnie jakby rezygnacją Stwórcy z samodzielności, bo teraz Bóg postanawia wszystkich innych stwarzać razem z rodzicami, z ludźmi. W encyklice Humanae Vitae poświęconej małżeństwu Paweł VI nazywa rodziców współpracownikami Boga samego w dziele stworzenia. Stworzyciel dzieli się swoją stwórczą mocą i daje ludziom ciało, z którego razem z nim stwarza następnych ludzi. W pewnym sensie Stwórca uzależnia się od nich, od tego stworzenia, które powstało. Dlaczego? Katechizmowo się mówi, że stworzył Pan Bóg człowieka z nadmiaru swojej miłości. Chciał się dzielić istnieniem i szczęściem z kimś podobnym do siebie. W czym to podobieństwo? W człowieczeństwie. Akurat cały temat podpieramy na książce o człowieczeństwie. I to jest takie niesamowite, że Bóg właśnie podzielił się z człowiekiem, dał mu ciało i współdziała z nim po to, żeby człowieka utrzymywać, żeby człowiek dalej się rozmnażał. I poprzez ciało też Bóg przychodzi do drugiego człowieka. Czyli możemy też my między sobą nawiązywać relacje. I ostatnio dostałam chyba najpiękniejszy komplement w moim życiu, jaki mogłam usłyszeć, w sumie od dwóch osób już. I bardzo mnie to dotknęło. I do teraz jestem tym wzruszona, bo mój znajomy powiedział mi, że kurczę, że on się ze mną tak dobrze czuje i że w ogóle jakoś tak lubi ze mną przebywać. I że to wynika z tego, że on w moich oczach widzi światło Boga i że pomimo wszystkiego, pomimo różnych trudności, on mnie często widzi uśmiechniętą. I to było coś takiego, co mnie dotknęło, no bo też miałam i trudny czas i tak naprawdę nie miałam aż takiej intensywnej relacji z Bogiem, jak miałam gdzieś tam wcześniej, może kiedyś. A mimo wszystko on to widział. Też jedna koleżanka mówiła, jejku, no bo wy tutaj na Zacheuszu, tak fajnie, nie? Przychodzicie i w ogóle widać, że no niektórzy mają to światło w oczach. Ja aż chcę się przebywać z tymi ludźmi, bo jest jakoś tak łatwiej, radośniej. I oni to zobaczyli dzięki ciału, dzięki, nie wiem, tym, jaka ja jestem, jak się zachowuję, patrząc mi w oczy. I to był po prostu chyba najpiękniejszy komplement, jaki kiedykolwiek mogłam dostać. I coś, co ja zauważyłam we wspólnocie, bo jestem już, nie wiem, szósty albo siódmy rok tutaj, to, że widzę po prostu, jak kobiety się zmieniają poprzez to, że wchodzą w głębszą relację z Bogiem. Poznałam dużo kobiet tutaj we wspólnocie, które trochę tak na początku siebie nie dbały. Ja też byłam jedną z nich. Nie czułam się za bardzo kobieca, miałam z tym no, dość duży problem, żeby zaakceptować też swoje ciało takie, jakie jest. I
ja tak samo wchodząc w relację głębszą z Bogiem i tak samo widząc te dziewczyny, kobiety, które wchodzą w relację z Bogiem, jak zaczęły być piękniejsze, zaczęły o siebie dbać, zaczęły ubierać się bardziej kobieco, zaczęły się malować, zaczęły chodzić do fryzjera. I to są takie rzeczy, które są potrzebne, bo one, kiedy są przesadne, tak jak mówił Konrad, no to okej, mogą zawładnąć nami i stać się naszym Bogiem. Ale kiedy robimy to, bo chcemy docenić nasze ciało, bo widzimy to piękno i no po prostu chcemy zaakcentować to, że kurczę, Bóg mnie stworzył pięknie i chcę się tym pochwalić, nie w taki dumny sposób, tylko po prostu, nie, cieszę się tym, kim jestem, to zupełnie zmienia postać rzeczy i myślę, że każdy z nas tego potrzebuje. Właśnie takiego dbania o siebie, docenienia i zobaczenia, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy piękni. No to ja znowu trochę w kontrze. Tak więc przyglądając się tym wszystkim naszym staraniom związanym z tym, aby nasze ciało było doskonalsze, abyśmy byli jeszcze bardziej piękni, no to można dojść do takiego przekornego wniosku, że nasze ciało jest przekleństwem. No bo przekleństwem w kilku aspektach. Po pierwsze, tak jak mówiłem na początku, jeżeli to ciało może nam się nie podobać, po pierwsze. Tak? Jeżeli nam się będzie nie podobać, no to będziemy się zajeżdżać, ćwiczyć, trenować i tak dalej. Po drugie, niektórym chrześcijanom ciało kojarzy się jedynie z słabościami i pożądliwościami, z którymi powinniśmy walczyć, no bo stają one na drodze naszego duchowego rozwoju. W tym kontekście warto też zwrócić uwagę, że ciało bywa w takiej myśli biblijnej tą przestrzenią, z której no, przychodzą niestety pokusy. No, oczywiście taką najbardziej znamiennym jest tutaj kuszenie Chrystusa, o którym czytamy w 4 rozdziale Mateusza. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. No więc według niektórych chrześcijan, głównie greckich, którym było blisko właśnie do filozofii greckiej, ciało traktuje się jako zło konieczne, z którym należy walczyć. No, no cóż, no, szczerze trzeba przyznać, że wspomnieć może bardziej o takich pięknych przyjemnościach jak dobre jedzenie, tak, fajny seks, dobre ewangeliczne wino, które to przyjemności no, mogą nas sprowadzić na manowce w postaci uzależnień. Ja mógłbym składać świadectwa na każdy z tych tematów, ale może w mniejszym gronie, więc powiem tylko, że fajnie, że jest Wielki Post. Trzeci aspekt potrafi doskwierać chyba nam najbardziej, czyli choroby. No, cała historia Hioba. Począwszy od tego, że utracił swój majątek, następnie to, że wichura zawaliła jego dom, zabijając jego dzieci. Hiobowe: nagi wyszedłem z łona matki, nagi powrócę. Hiobowe: Pan dał, Pan zabrał. Jego tron, o którym czytamy: odszedł szatan sprzed oblicza pańskiego i obsypał Hioba trądem złośliwym od palca stopy aż do wierzchu głowy. Hiob wziął więc skorupę, by się nią drapać, siedząc na gnoju. Rzekła mu żona: jeszcze trwasz mocno w swojej prawości? Złożycz Bogu i umieraj. Hiob jej odpowiedział: mówisz jak szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy? No wszystko jest więc taką pokusą płynącą od umęczonego ciała. No oczywiście trzeba też wspomnieć o wyzwiskach i przezwiskach kierowanych do Jezusa na krzyżu. Wszystko to kusi, aby odpuścić to myślenie o czymś poza, o czymś więcej dla zaspokojenia ciała. I tutaj można widzieć ciało jako właśnie taką specjalną sferę, w której takie sferę dostępną dla kusiciela, który w ten sposób nas atakuje. Kto z nas nie chorował? Łapka w górę.
Może pamiętacie, w zeszłym roku wspominałem paskudną boreliozę i punkcję, której miałem być poddany. Byłem wówczas przekonany, że przy tym zabiegu punkcji umrę, że jej po prostu nie przeżyję. Byłem tak nią sparaliżowany i przestraszony, ale jak widać żyję. Do przeżycia wszystko. Raz jeszcze dziękuję za niemalże tę setkę SMS-ów, którą od was dostałem z zapewnieniem o tym, że Jezus mnie kocha, że będzie dobrze, że jesteście ze mną i że o mnie myślicie. To było cudowne, dziękuję. To nie, że dostałem je 12 godzin po tej punkcji, bo odbyła się wcześniej, ale dziękuję. Nie? Dlaczego o tym wspominam? No bo wtedy nie miałem świadomości, miałem wiedzę, ale nie czułem tego, że Pan Bóg w tym cierpieniu, w tym lęku, że jestem bliżej Niego, a w zasadzie On jest bliżej mnie. Dziś wiem, że na skutek pewnych ułomności mojego ciała, cierpienia, walki z pożądliwościami otwierają się te nowe płaszczyzny, przestrzenie możliwości, które Bóg wykorzysta do uczynienia czegoś lepszego, dla mojego większego dobra. No bo to oczywista oczywistość, że kiedy jesteś chory, to wtedy jest czas, żeby ktoś cię odwiedził, żeby ktoś do ciebie przyszedł, żeby z tobą pogadał, żeby zrobił ci herbatę, przyniósł drożdżówkę albo cytrynę. Kiedy my zdrowi idziemy do chorych, no to spełniamy po prostu nasze chrześcijańskie obowiązki, uczynki względem ciała. No to jest piękne. W sobotę uczestniczyliśmy przecież w mszy świętej, na czuwaniu, z modlitwami o uzdrowienie, więc tam też odradzać się mogły relacje i zachodzić w nas samych potężne zmiany. Zobaczmy teraz krótki film Macia. Nie krótki, 3-minutowy. Urodziłem się w 1982 roku w Melbourne w Australii. Moi rodzice nie mieli pojęcia, że urodzę się bez rąk i nóg. Byłem jedynym człowiekiem, jakiego spotkałem, który nie miał kończyn. Moja wiara w Jezusa Chrystusa umocniła się po 7 latach zadawania pytania, dlaczego urodziłem się taki, Boże? Dostałem od Niego bardzo jasną odpowiedź w 9 rozdziale Ewangelii Jana. Oddałem swoje życie Jezusowi, gdy miałem 15, po przeczytaniu perykopy o spotkaniu Jezusa z człowiekiem niewidomym od urodzenia. Pomyślałem sobie, chwila, ciekawa sprawa. On też nie wiedział, czemu się taki urodził. Myślę sobie, identycznie jak ja. Więc czytam dalej i w 3 wersecie 9 rozdziału Ewangelii Jana Jezus powiedział: stało się tak, aby się na Nim objawiły sprawy Boże. I myślę sobie, Boże, jeśli miałeś swój plan dla niewidomego, to na pewno masz też plan dla mnie. I to był początek mojej osobistej więzi z Jezusem. Grupy młodzieżowe oraz wspólnoty chrześcijańskie zaczęły dzwonić do mnie. Okazje do dzielenia się moim świadectwem zaczęły się mnożyć w wielu miejscach. Mówiłem kiedyś przed 3000 pierwszoklasistów szkoły średniej. Po 3 minutach połowa dziewcząt płakała. Jedna dziewczyna na środku sali zaczęła głośno szlochać. Podniosła rękę w górę i powiedziała: bardzo przepraszam, że przerywam, ale czy mogę podejść do ciebie i cię uściskać? Na oczach wszystkich uczniów weszła na scenę, uścisnęła mnie i płakała na moim ramieniu. Szepcząc, powiedziała mi do ucha: nikt nigdy nie powiedział mi, że mnie kocha. Nikt nigdy nie powiedział mi, że jestem piękna. Nie mogłem w to uwierzyć. To zmieniło moje życie. Wtedy wiedziałem, że Bóg działa dla dobra tej dziewczyny, posługując się mną. Ani moja przemowa, ani moja siła tego nie zrobiła. To był Bóg. Moje serce zapaliło się tym ogniem. To był niesamowity dzień. Zobaczyłem jedną duszę przemienioną na zawsze. Wtedy zrozumiałem, że Bóg wzywa mnie do głoszenia Ewangelii na całym świecie. Gdy upadniesz, Boża łaska, Jego ręka podniesie cię. W pierwszych 7 latach pracy przy głoszeniu Ewangelii
Bóg otworzył przede mną drzwi, bym mógł wystąpić 2000 razy w 44 krajach na 6 kontynentach. Odwiedzałem uniwersytety. W samych tylko Chinach spotkałem 40 tysięcy studentów. W Indiach miałem spotkania z osobami, które zostały siłą wciągnięte w prostytucję. W indyjskiej dżungli miałem spotkanie z ponad 10 tysiącami ludzi. Spotkałem ludzi w Indonezji oraz południowo-wschodniej Azji. Mówiłem na chrześcijańskich kongresach narodowych w Kolumbii i na Kostaryce. Widziałem przywódców tych państw, którzy oddają te kraje pod opiekę Jezusa. W Korei mówiłem do młodych ludzi o depresji i myślach samobójczych. Odwiedziłem wschodnią Europę, Serbię, Słowenię i Chorwację. Odwiedziłem kraje Środkowego Wschodu. Przesłanie nadziei rozeszło się po całej arabskiej części świata. Bóg to zrobił. Wiemy, że to dopiero początek. Dzięki Bożej łasce 500 tysięcy ludzi oddało swoje życie Jezusowi na naszych oczach oraz przyłączyło się do lokalnych wspólnot chrześcijańskich. Brzmi to niewiarygodnie, ale naszym celem jest głoszenie Ewangelii każdej osobie na Ziemi. Głoszenie do 7 miliardów ludzi. Wierzymy, że możemy zrealizować ten cel, bo Duch Święty gromadzi armię tych, którzy nas wspierają. Do tego wszystkiego potrzeba wsparcia i dlatego proszę o Waszą modlitwę. Módlcie się za nas, za naszych ewangelizatorów, pracowników, za wszystkich członków ekipy. Nie moglibyśmy dojść tak daleko bez ludzi, którzy wspierają nas finansowo. Oni pomagają nam wypełnić misję, która jest przed nami. Mocą wiary modlimy się, że Duch Święty przemówi do Ciebie, byś nas wsparł w misji, która jest przed nami. In helping us to accomplish this awesome mission ahead. Bóg jest dobry w każdym czasie. W każdym czasie Bóg jest dobry. Dobrze. Moja historia to opowieść o odkupieniu. Pomóż mi podzielić się nią ze światem, aby wszyscy mogli być naprawdę wolni. W tym roku narzekałem dzisiaj do Magdy, że cierpię na ból kolan, bo które są przemęczone od takiej kurierskiej roboty. I kilka razy w ciągu dnia odczuwam potężny dyskomfort, czasami kłucie, te kolana są gorące. I zupełnie do niedawna jeszcze utyskiwałem na to i przeklinałem w duchu. A teraz w Wielkim Poście postanowiłem sobie tak po prostu, kiedy chciałbym ponarzekać, to powiedzieć: Jezu Chryste, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Czy patrząc na bohatera tego filmu, przystoi mi w ogóle myśleć o swoim buliku? Nie wiem, jak to nazwać, no bo przecież nie bólu. Wróćmy do tych trzech aspektów, o których mówiliśmy, o których moglibyśmy posądzać nasze ciało, myśleć, że jest ono przekleństwem. Ja i ty wiemy, że tak nie jest, bo sam Chrystus bardzo podkreślał jego wielkość w momencie wcielenia. Święty Paweł raz jeszcze przypomina nam, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego i że jest ono darem od Boga i wymaga takiej samej troski jak dusza. Po to, byśmy w tym zespoleniu ciała z duszą, tak jak już Magda mówiła, mogli kochać innych, mogli kochać bliskich, ale przede wszystkim kochać Boga i uwielbiać Go naszym ciałem. Jest ono tak ważne, że przecież zostało wpisane do dekalogu w dwóch przekazaniach: nie zabijaj i nie cudzołóż. Magda przeczytała w kodeksie, przepraszam, zawsze mówię w katechizmie Kościoła katolickiego. Ciekawe dlaczego w kodeksie. Że nasze stworzone ciało jest dobre i godne szacunku. I myślę, że na tym słowie szacunku powinniśmy się naprawdę na minutkę zatrzymać, bo szacunek dla naszego własnego ciała to taka oczywistość, ale trzeba nam, jako rodzicom, jako dziadkom, głównie ojcom, w czasie takiego totalnego, no powiedzmy wprost, rozseksualizowania dzieci i młodzieży, tego genderyzmu i rozluźnienia obyczajów, zaniku kultury osobistej,
trzeba przypominać i namawiać do rozmów z młodzieżą, do rozmów z dziećmi, głównie z synami chyba, na temat szacunku dla ciała, dla swojego ciała przede wszystkim, ale też, co równie ważne, dla ciała koleżanki, która jako dziewczynka może zawsze jest piękna, ale nie jest jeszcze tak śliczna, jak będzie dojrzałą kobietą. Mówił mi Kuba, że w szkole jest ten przepaskudny problem, że dochodzi do takich niezwykle przemocowych sytuacji cały czas. Dlatego ważne, abyśmy z chłopcami na przekór filmom i mediom, żebyśmy z chłopcami rozmawiali i mówili o tym, że nie piękne ciało, ale piękne serce jest po prostu najważniejsze. Trzeba mówienia i przypominania o tym, aby nie przekraczać stref komfortu, aby rozmawiać o złym dotyku. Trzeba mówienia o tym, iż samotna kobieta w klubie nie ma prawa być nagabywana ani bać się wracać do domu. Ale używam słowa mówienia. Ważne chyba jednak jest to, aby, najważniejsze jest to, aby nasi synowie, nasze dzieci miały przykład szacunku dla żony, mamy, babci, sąsiadki, pani nauczycielki, koleżanki, siostry, kobiety. Podsumowując tę część konferencji, chciałem jeszcze tak szybko podzielić się świadectwem, doświadczeniem z ubiegłego tygodnia, z naszego czwartkowego spotkania, kiedy to ojciec Irek zaprosił nas, abyśmy w którymś momencie naszego spotkania w ciszy słuchali się w głos Boga. Ja tak z dużą radością to uczyniłem, bo byłem wtedy bardzo zmęczony, chciało mi się spać, bo wstałem tego dnia o 4:20, więc bardzo się wsłuchiwałem w ten Boży głos i usłyszałem wprost, że wkrótce umrzesz. Przez chwilę mnie to przeraziło, ale później się sam do siebie uśmiechnąłem. Co prawda na tej naszej postnej agapie z niektórymi z was się pożegnałem, ale porozmawiałem też z ojcami na ten temat i wiem, że tak jak pięknie ojciec Wit powiedział, Pan Bóg mną potrząsnął po coś. Może dlatego, żebym umarł stary ja, narodził się nowy. Nie wiem, myślę nad tym. Może chcę, bym zadbał właśnie o swoje zdrowie i ciało, które mam nadzieję będzie mi jeszcze do czegoś potrzebne. Też tak przerabiając te treści, które tutaj mamy, to tak sobie pomyślałam, że dlaczego chodzę na spotkania wspólnoty też, między innymi. I na pewno też jest tu poruszanych dużo takie treści, które pomagają mi poznać siebie, to kim jestem, no bo różne tematy poruszamy, no na przykład teraz o ciele, wcześniej o dojrzałym człowieczeństwie, kiedy indziej, nie wiem, coś o grzechu, kiedy indziej coś o pomaganiu innym, no zawsze jest jakiś inny temat. Potrzebuję ludzi, którzy mają podobne wartości jak ja, żeby iść do przodu w tym świecie i wiedzieć, że są inni, którzy idą razem ze mną. Ale tutaj też mogę odkrywać moją wartość w Bogu, która jest bardzo ważna. Bo tak naprawdę ja mam często takie niskie poczucie własnej wartości, które wynika z wielu moich zranień, z niepewności, czasem też z niewiedzy o sobie. A tutaj często słyszę to, co Bóg o mnie mówi. Spotykam się z Nim, rozmawiam z ludźmi, doświadczam też, co Bóg mówi o innych. I właśnie odkrywam tą moją wartość w Bogu. I ciekawe, to tak bardzo konkretnie było napisane, że po prostu to przeczytam. Miarą poczucia własnej wartości jest to, co myślisz o sobie, a nie to, co myślą o tobie inni.
To jest ogólnie mój problem, bo ja się często przejmuję tym, co inni o mnie myślą, co powiedzą, jak ja to zrobię, jak tam to zrobię. Ogólnie Pan Bóg mnie z tego uwalnia i staram się z Nim współpracować, żeby być coraz bardziej sobą i się nie przejmować tym, co inni o mnie myślą i mówią. No ale to jest ta miara poczucia własnej wartości. I tak naprawdę poczucie własnej wartości to jest nasza samoocena. To jak my siebie oceniamy, to takie mamy poczucie wartości. I dlatego też jest dobrze znać nasze i wady, i zalety, bo one są źródłem naszej wartości. Jeżeli znamy i wady, i zalety, wtedy czujemy się bardziej pewni siebie. Bo osoba, która nie zna swoich mocnych i słabych stron, pomniejsza swoją wartość, nie? Bo nie jest pewna tego właściwie, kim ja jestem tak do końca. Ktoś coś ci powie, że a, bo ty jesteś taki, taki, ty zaczynasz w to wierzyć, bo nie znasz siebie, bo nie wiesz, jaki jesteś do końca. Ciekawą rzeczą jest, że osoba z niskim poczuciem wartości przy okazji sukcesów i porażek tłumaczy je jako przypadek lub szczęście. Nie wierzy w ogóle, że na to zasługuje, nie? Coś się nam przytrafi fajnego w życiu. Nie wiem, no ja teraz na to mówię, że to jest też taka Boża opatrzność, że Pan Bóg czuwa, że coś dobrego na przykład mi się przytrafiło, ale też przez to, że mam tą wartość w Nim, poznałam, ja wiem, że ja też na to zasługuję, że to nie jest jakiś tam przypadek, że tak wyszło, nie? Tylko, że zasłużyłam sobie na to, bo On mnie kocha. Nie, że czymś, tylko po prostu tym, że On mnie kocha i że ja jestem tego godna. Też ważną rzeczą jest to, że to poczucie własnej wartości kształtuje się często w dzieciństwie. No i każdy sobie może odpowiedzieć tutaj na pytanie, jak było u mnie w dzieciństwie, bo często ja sama też nie byłam w wielu rzeczach doceniana. Nie byłam dowartościowana na tyle, na ile tego potrzebowałam. No i chwała Panu, że jest Pan Bóg, którego spotkałam, który mnie znalazł, który mnie z tego wyciągnął i który uczy mnie cały czas właśnie nadawać sobie to poczucie własnej wartości. Mówi mi cały czas, że jestem kimś ważnym, że ma dla mnie plan, pomaga mi odkrywać moje talenty, pomaga mi odkrywać swoje dobre cechy, pomaga mi właśnie też nazywać te złe i je akceptować, mówić o nich na głos i to mi pomaga też właśnie czuć się swobodniej w relacjach, nie? Kiedy potrafię też się przyznać do swoich błędów, potrafię powiedzieć, że jestem osobą zapominalską, że często jestem zakręcona i w ogóle nie ogarniam wielu rzeczy. I wiem, że jak ja o tym powiem komuś, to wtedy tej osobie jest łatwiej mnie zrozumieć, nie? Dlatego jest też ważne o tym mówić. Też osoba świadoma siebie lepiej radzi sobie z problemami, krytyką i stresem, jest wytrwała. I co ważne, świat postrzega jako pełen możliwości, a nie zagrożeń. Kiedy jesteśmy świadomi siebie, wiemy, czego chcemy i widzimy pełne możliwości naokoło nas. Nawet trudności są dla nas czymś, co nas może ubogacić, co może stać się dla nas jakimś cennym doświadczeniem na przyszłość. A kiedy tego czegoś nie mamy, nie jesteśmy świadomi siebie, no to się boimy i wszystko staje się nagle zagrożeniem, nie? Nawet może być coś zagrożeniem duchowym. Bo kiedy wiemy, kim jesteśmy, że jesteśmy w Bogu, żyjemy z Bogiem, no to szukamy naokoło nas Boga. A kiedy trochę nie wiemy, no to się wszystkiego boimy. Dlatego warto jest poznawać siebie, warto jest się pytać Boga, kim jestem, po co mnie stworzył, jaki masz dla mnie plan, czego ode mnie chcesz. No i rozwijać siebie. Ja tutaj na spotkaniach, one mi bardzo pomagają też rozwijać siebie, to kim jestem. I najważniejsze jest też to, żeby pamiętać, że najważniejsze jest to, co myśli o mnie Bóg i pytać się Go, Boże, co Ty o mnie myślisz. Nawet kiedy, i to mi bardzo pomaga, kiedy ja myślę o sobie negatywnie, kiedy zaczynam siebie biczować, obwiniać, no mieć ogólnie takie negatywne myśli o sobie, no to czasem się na to załapię, że się zapytam, ale Panie Boże, co Ty o mnie teraz myślisz? Ja wiem, że Ty mnie kochasz i to poczucie tego, że On mnie kocha mimo wszystko, no pomaga mi iść do przodu, nie? Kiedy są trudne momenty.
I Bóg nie zmienia jej zdania o tobie. On ciebie stworzył takiego, jaki jego chciał cię stworzyć. Takiego sobie ciebie zaplanował. I będzie cię kochał i kocha cię i kochał cię zawsze. I to jest najpiękniejsza wiadomość, jaką chyba możemy usłyszeć i sobie uświadomić. Chciałabym, żebyśmy... Konrad, ty jeszcze masz coś do powiedzenia? Nie? Nie? Okej. Okay. Nie pamiętam. Chciałabym, żebyśmy jeszcze obejrzeli jeden filmik tych samych osób, które były na początku. Zapytałam ich też, czy ich ciało jest dla nich ważne i dlaczego. Po tym filmiku też chciałabym, abyśmy się nad tym jeszcze zastanowili, ale to jeszcze do tego wrócę, więc może po prostu obejrzyjmy to. Jest ważne, natomiast myślę, że ciągle za mało, szczególnie w tych momentach, gdy życie strasznie pędzi, to wtedy jak te moje ciało, jak ten osiołek niesie na sobie wszelkie obowiązki, frustracje, emocje, nieraz zapominam wtedy o niego zadbać. Ważne na pewno, no, to moje najważniejsze narzędzie. Jest ważne, ponieważ traktuję też jako narzędzie do pracy, jak pędzel, jak farby, ponieważ lubię performance, lubię wyrażać siebie moim ciałem, lubię wyrażać moją osobowość, to, że mam dready, lubię być indywidualna. Też części ciała to takie narzędzie, ponieważ no, bez rąk nie mogłabym już malować, nie mogłabym tworzyć, byłoby to straszne. Dlatego trzeba dbać o siebie i o ciało. Dla mnie bardzo ważne jest moje ciało. Staram się o niego dbać jak najlepiej potrafię. Jest zdrowo, często się ruszać. Oczywiście często nie wyjdzie, ale się staram iść mimo wszystko do przodu, żeby większość w moim ciele czynności działała bardzo dobrze, żeby się dobrze i zdrowo w nim czuć. Dzisiaj wiem, że jest ono świątynią Boga i Ducha Świętego. I nawet kiedy czasami może nie przedstawiam go w taki sposób, jaki on by chciał, to czuję się kochana przez niego. No pewnie, że tak. Dzięki niemu mam mnóstwo radości z życia. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że nie jest ważne dla mnie moje ciało, bo gdyby było ważne dla mnie moje ciało, to bym nie palił fajek, zdrowo się odżywiał i robił coś w kierunku tego, żeby moje ciało prosperowało dobrze, a nie robię nic w tym kierunku, więc no niestety, ale muszę stwierdzić, że nie jest dla mnie ważne. Nie jest dla mnie ważne. Bo Pan Bóg mnie stworzył taką, jaką jestem, tak jak wyglądam i w taki sposób też zaplanował sobie mnie. I mogę powiedzieć, że w tym momencie moje ciało to jest miejsce, w którym mieszka Pan Bóg i miejsce też mojego takiego spotykania się z Nim. Moje ciało jest dla mnie ważne. Myślę, że ciało i dusza tworzą całość. Jeżeli ważne jest dla mnie moje życie, to musi być ważne moje ciało. I mówi się, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Taki banał, ale ja naprawdę myślę i twierdzę, że coś w tym jest. Dla mnie jest, dlatego że dostałam swoje ciało, czyli muszę nim okazać jakieś piękno, jakąś wrażliwość, dobrze starać się nim kierować. Oczywiście, że jest ważne. Jest to mój nośnik mojej świadomości. Jeżeli moje ciało przestanie funkcjonować, zaburzy się cały organizm, no to po prostu pójdę na złom. Całe moje, tak jak w aucie, takie właśnie jak auto ma silnik, tak my mamy właśnie rozum, głowę, no i stracę tą świadomość, nie będę funkcjonował. Jakby ciało jest takim właśnie naszym nośnikiem. No tak, no bo bez niego nie będę mogła nic robić. Tak. Moje ciało jest dla mnie ważne. Chcę, żeby było zdrowe, chcę, żeby mi jak najdłużej służyło,
w dobrej kondycji, jest dla mnie ważne i dbam o nie. I sprawia mi to przyjemność. Tak, dbanie o ciało sprawia mi przyjemność. Tak, ponieważ można dzięki niemu robić różne rzeczy po prostu. No, jest bardzo ważny dla mnie. Dlaczego? Znowu myślę pod kątem tego, że jestem matką. Jeżeli zaniedbam swoje ciało, doprowadzę do jakiejś destrukcji mojego ciała, na tym będzie cierpiała cała moja rodzina, nie tylko ja, ale moje dzieci. Tutaj znowu, jako kobieta, jest dla mnie ważne moje ciało, bo jak każda kobieta, lubię się czuć dobrze we własnym ciele, więc muszę o nie dbać. Bez mojego ciała nie mogłabym wykonać żadnych czynności przy moich dzieciach, przy moich bliskich. Moje ciało jest dla mnie ważne, bo zostało stworzone przez Boga i mogę wyrażać siebie. Jestem indywidualna. Mogę wyrażać moje emocje, mogę wyrażać to, co czuję, to, co myślę. Moje ciało jest ważne, bo to ciało może służyć drugiemu człowiekowi. Teraz poproszę Anię, żeby rozdała takie karteczki, ankiety, nie wiem, jak to nazwać. Z tyłu będą napisane pytania. I chciałabym, abyśmy się po prostu teraz chwilę nad nimi zastanowili. Na spokojnie przeczytali i pomyśleli też, czym dla mnie jest moje ciało. Będzie też teraz taki czas adoracji, później też uwielbienia, gdzie będziemy mogli też poprosić Pana Boga, żeby pokazał nam też właśnie to, czym dla nas jest ciało i myślę przede wszystkim też poprosić Go, aby pokazał nam, jak On nas widzi. I chciałabym też, żebyśmy się poczuli też tak swobodnie i kto chce, żeby podszedł tutaj do ołtarza, żebyśmy też mogli być bliżej Niego, bliżej Jego ciała, które jest tutaj żywe i obecne, więc skoro mamy taką okazję raz na tydzień, a nawet nie, czasem rzadziej, to czemu by nie? Więc zapraszam też do podejścia tu bliżej.